Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu na naszym kanale. Cześć. Pogoda iście wiosenna, można by rzec. Tak, chociaż trochę przywiewa. Ale ja w sumie przy okazji chciałem powiedzieć, że wyszpalna. O, Nelka ma. Cześć. Cześć, cześć. Wiecie w ogóle, że to jest ostatnia sobota tej zimy? No tak, bo 21 jest sobota tej zimy. 21, nie? Tak. Kalendarzowa wiosna. No chyba 21 albo 20, nie pamiętam. No dobra, pierwszy, chyba 21. No w każdym razie to jest ostatnia tak. zimowy weekend w tym sezonie. No i bardzo się cieszę, że go tak żegnamy w taką pogodę. Już tak wiosennie. No, a przy okazji zawsze tej zmiany pory roku, no to jest też czas, żeby świętować urodziny Marka, tak, na które dzisiaj się wybieramy. Jutro też idziemy na urodziny, z kolei do mojej chrzestnej. Tu, no tu nie można właśnie, bo ty możesz, bo masz no, ale to już też tak jak wam mówiliśmy, ten marzec, to jest okres urodzinowy, każdy ma chyba w swojej rodzinie no, dawaj. Jakiś taki miesiąc, w którym po prostu te urodziny akurat tak wypadają. I potem znowu czerwiec, lipiec. Ale czekaj, teraz pokażę. No da. I łóżkiem, dobra, to najpierw ty. Załamko. Zobaczcie. Patrzcie, Haneczka już z daleka widziała, że plac zabaw trochę się zmienił. I są różne rzeczy, jakiś helikopter, nowe huśtawki. Jedziemy, a tu patrzcie. Teren budowy. Chociaż wam powiem, że nie, na opatrzego to za nakręteczka się odkręca, nie? Nie, ale widzisz. Ale to oczywiście to był żart. No. Teren budowy to teren budowy. No ale już chyba wszystko jest gotowe, więc ale chyba wiesz, to... Co? Tam, tam no, co są tam? Drzwi i tam nie ma kartki teren budowy, może jakimś cudem będą otwarte. Pójdziemy sprawdzić. Chodź Haneczka, na chodź tamte tam. Drzwi. A ja się dziwiłam, czemu dzieci nie ma, nie? No. Bo zawsze tu jest tyle dzieci. To już teraz wiem, czemu tu ma dzieci. To jest to. Jaki Hanuśka chciała gofr? Kruszkawkowy i posypkowy. I widzę, że wchodzi dobrze. O, następny się upomina. Miłoszek ma z cukrem pudrem. Mama sobie wzięła i Miłoszkowi da. Korzystając z tej okazji, wiecie, pogoda dopisujemy. Jest naprawdę fajnie. Mimo te, no poza tym, że jakby od tej wody wieje trochę. No i plac zabaw jest zamknięty, to tak jest okej. Okay. I chciałem wam powiedzieć, że generalnie ta pogoda już powoduje, że... Oho, następny kładomorek. No i mam, że ta pogoda to generalnie nas motywuje do tego, żeby porządnie się wziąć też za ten ogródek, bo chcielibyśmy jak najszybciej mieć tam takie miejsce, że w taką pogodę po prostu możemy się uwalić za przeproszeniem na trawie, albo po prostu zrobić sobie kawę czy herbatę i usiąść fajnie u siebie w ogródeczku. O tym w sumie marzyliśmy, to było taki był plan. No, no i jakieś tam kroki już zostały podjęte. Musimy mieć stół i krzesło, też. Żeby się usiąść i sobie wypić kawkę i herbatę. No dokładnie, dokładnie. Także jakieś kroki już zostały podjęte, no bo my jeżeli chodzi o takie sprawy ogródkowe, techniczne, to ekspertami nie jesteśmy i wiecie, ziemia, jaka ziemia, jak to zrobić, trawa sypana, trawa w rolce. No, także musimy też zasięgnąć więcej informacji, ale ja mam już wsparcie, żeby się za to wziąć, bo pogoda jest taka, że nawet chętnie bym sobie po prostu wziął łopatę i jak trzeba będzie ziemię rozsypać, to bym sobie porozsypywał, coś bym sobie posiał, no po prostu bym się czymś zajął tam w tym ogródku, żeby jak najszybciej to mieć. Jakoś tam sam dostałem po prostu mobilizacji przez tą pogodę. No tak, bo pogoda, to każdy tak. To widać już, nie? Jak sąsiedzi wszędzie tam zaczynają. Nie tylko my, bo sąsiedzi też się obudzili ze snu zimowego, jak to tak można nazwać. Czekajcie, sobie spróbuję. Miłość się uspokoił chwilowo. No nie. Ja nie jestem fanem posypki. Nie, posypka tak... Jak to tak chrupie? To jest takie sztuczne, no tak chrupie pomiędzy zębami. Że Hania to lubi. Dżemu truskawkowego też nie, ale Hania chciała i smakuje. No. To jest najważniejsze. Widzę, że już nie chce, to będzie miała na później. No, także misja ogród została małymi krokami rozpoczęta. No, będziemy relacjonować, oby jak najszybciej się zaczęła i skończyła. Już. Tak. Dobrze, Haniu.
trzeba, nie ma taki, no. Takiego spokoju, spaceru, wiosny, wiecie, spokoju tak w cudzysłowie z dzieciorkami, ale rzeczywiście to słońce grzeje, dzisiaj jest naprawdę pięknie. Dzisiaj to już nie jest tylko prawie wiosna, to tylko widać. Jest już. Krótki rękawy. Mam. Naprawdę jest tak gorąco, tak przyjemnie, super. A my sobie tu teraz poznajemy ptaszki tereny. Przypominamy, no, bo w sumie nie poznajemy, przypominamy sobie. Właśnie, bo my znamy te miejsca, po których tu spacerujemy w okolicy i po prostu sobie je. Tak, ostatnio jeździliśmy tu na rowerach jeszcze, pamiętasz, Hanią? Zanim byłam w ciąży z Miłoszkiem, no bo ostatni sezon... Co mówisz? A nie, starsza ma 4 latka i ma rower. Tak, a wiecie, w tamtym roku mieliśmy przerwę w sezonie. No, żeby nie było, nasza miłość do rowerów trwa, bo my chcemy właśnie w tym roku jakby rozpocząć ten sezon rowerowy już w czwórkę. Plan jest taki, że Mateusz musi sobie kupić rower, ja będę wozić Haneczkę, czy na odwrót? No jeszcze zobaczymy. No, zobaczymy, no. Bo my się zastanawiamy, tylko ja nie mam do tego osobiście przekonania, do tego, żeby na sztywno wozić Haneczkę na twoim rowerze, wiesz, jak na takiej... No, na sztywnym holu. No właśnie, ja się trochę boję, no ale Mati mówi, że nie, no to jest spoko, no to zobaczymy, nie? Jak zobaczymy, no najpierw muszę sobie kupić rower. Bo nie wiem, czy Hania już jeszcze się zmieści do fotelika takiego na rower? Nie wiem. Tak jak na przykład miała? Właśnie nie wiem. Tego nie wiemy, no to musimy się dopiero zorientować, ale plan jest taki, że chcielibyśmy na tych rowerach trochę pojeździć w tym sezonie. Ja to w ogóle miałem taki plan, żeby sobie ten rower 20 minut spaceru na razie. Sobie włączyłem na zegarku. Ja to miałem taki plan, żeby ten rower sobie kupić tak trochę wcześniej. Właśnie w styczniu, w lutym, jak jeszcze nie było sezonu, no i wiecie, te ceny przed sezonem na rowery zawsze by były trochę lepsze, no. Bardziej okazyjne, jakieś wyprzedaże roczników. Ale z wiadomych względów, mianowicie takich, że doba ma tylko 24 godziny, a obowiązków było na 30 godzin dziennie, to niestety ten plan odłożyłem na później, no i tak czy tak chcę i muszę sobie kupić rower, więc zobaczymy. Na pewno się dowiecie, jak sobie jakiś kupię, ale to już później. Ania! Właśnie ktoś się odbija w szybie. Hello, hello! Zobaczcie ten uśmiech, po prostu jak myślę o tym... Oho. Myślę o tym, że Miłosz się obudził. No właśnie. Nie, dobra, cicho. Dobra, no to tak na szybko. Plan jest taki, że tu właśnie na tarasie znajdzie się deska kompozytowa. O, zaraz obok laci od Paulinki. O Jezu, widzicie jakie tu jest błoto. To jest jeszcze druga sprawa. A tu, bo ostatnio się narodził ten pomysł, dopiero niedawno, tu też przedłużymy sobie taras, chyba już całkowicie do stanu do płota, nie Mati? No, tak jest. Czy tam może, wiecie, trochę sobie zostawimy na roślinki. W każdym razie tu też chcemy deskę kompozytową i tu z kolei postawimy sobie stół i krzesła, bo tam chcemy, wiecie, taki bardziej komplet wypoczynkowy, typu narożnik albo jakaś kanapa, żeby można było sobie poleniuchować, a tu mieć miejsce, jak przyjdą do nas goście, na grilla, nie? Mhm. Czyli co, plan jest taki, żeby tu była deska kompozytowa, tak. A tu przedłużenie, tylko zastanawiamy się, czy na tej samej wysokości, no. Czy może zrobimy tak, że jednak nie będzie kompozytu i tu będą takie płyty, jak to się nazywa, tarasowe. Tarasowe. Wiecie co, jest dużo różnych pomysłów i przede wszystkim musi ktoś nam doradzić, bo nie wiemy, czy tu się nadaje ta deska kompozytowa, mhm. Czy lepiej tak zrobić, wiecie, no ktoś, kto się na tym zna i przede wszystkim co zrobić z tą ziemią, bo prawdopodobnie musimy coś tu dosypać, no bo widzicie, że tu jest taka trochę glina i obawiamy się, że jak wyłożymy tą trawę z rolki, ten po prostu szlak trafi, nie? No. I wiecie, jak to jest, chytry dwa razy traci. Jak teraz nikogoś nie zapytamy, tylko zrobimy po swojemu, to może się okazać, że na drugi rok będziemy znowu musieli wydać na trawę z rolki, bo będzie kaput. Bo to będzie kaput, no. Na pewno tutaj będziemy chcieli sobie zrobić taką opaskę dookoła tego domu. Tak. Gdzieś takie 20 cm i wsypać kamyczków, żeby po prostu to było estetycznie wyglądała taka opaska, jak już powiedziałem, wkoło domu biała. No i żeby też ewentualnie padający deszcz, jak będzie się odbijało z ziemi, żeby no, nie brudził elewacji. No i nad taką opaską też się zastanawiamy tu z tej strony. A właśnie, i jeszcze myślimy, że właśnie tam stanie basen i chcemy chyba już od tam. Razu... Właśnie. I myśleliśmy nad tym, żeby od razu też wyłożyć to albo właśnie płytą tarasową, albo tym kompozytem, żeby od razu zrobić sobie taki taras pod basen, nie? Mhm. Mi bardzo podobają się hortensje, a wielu z Was pisało mi, że to wcale nie są aż tak wymagające kwiatki. Tak jak mówiłam, w następnym tygodniu mamy to spotkanie z tą panią projektantką od ogrodów. Miłosz. Więc się dowiem, czy rzeczywiście tak jest i czy one są...
nie aż tak wymagające. Tak, bez problemu. Tak. No i podobają mi się też trawy ozdobne, wiecie, takie duże trawy, bo chcemy mieć tu trochę zieleni, a nie, że wiecie, wszystko sobie zrobimy betonem. Ty byś chciała, bo ja mi wystarczy sama trawa, nic więcej nie potrzebuję. A ja bym coś tam chciała, ale wiecie, coś, co ogarnę, a nie, że potem będą haszcze. No właśnie, takiego bezproblemowego. Także no. możecie też podrzucić, jakbyście mieli coś takiego sprawdzonego, bezproblemowego, to możecie podrzucić. No. Jak macie w ogródkach, to może nam się przyda, no bo chcielibyśmy go jak najszybciej tu ogarnąć. Tak, a my mamy w ogóle ogród na północ, a to też ma znaczenie dla niektórych roślin, tak. Nie? Bo niektóre potrzebują dużo słońca, niektóre właśnie zacienienia, więc zobaczymy. No zresztą jak widzicie, słońce jest jeszcze nisko, no bo jest taka pora roku, że jest marzec. Jest tu dość zacienione, ale w ogóle nie ma słońca, bo jest za chmurami, ale... No to jest na północ właśnie. 15 gdzieś, nie? No. O tej porze to ono tu jeszcze jest. Jest tu słońce, właśnie tu. Będzie tu jest słońce, nie? Krzesła i stół. Dlatego byśmy chcieli sobie przedłużyć. No i najbardziej nasłoneczniony to będzie też ten fragment. Więc tu byśmy chcieli właśnie basen, nie? Potencjalnie. Tak. No. No i tak to mniej więcej się prezentuje. Cześć! No tu jest jeszcze właśnie ujście wody. Tu, jak się kiedyś dorobię, to jest plan, żeby był robot koszący właśnie tutaj. No będziesz podlewać, myszka. O Boże, głupia, myślałam, że ten weekend taki piękny, że ta wiosna już z nami zostanie. A tu niestety psikus, poniedziałek. Nie dość, że poniedziałek, to człowiekowi zawsze ciężko rozpocząć ten tydzień. To jeszcze bez słońca, u nas z deszczem, zimno, niemiło, ponuro. Więc no, deprecha wjechała, straszna. Ale cóż zrobić, wiecie jak to jest, w marcu jak w garcu, jeszcze potem kwiecień, plecień, poprzeplata trochę zimy, trochę lata, no te powiedzenia jednak mają coś w sobie. Niestety na tą wiosnę chyba jeszcze troszkę trzeba będzie poczekać, już każdy się tak pewnie napalił, o, jak fajnie, jakie słońce. A tu niestety, moi drodzy, znowu zimno. No ale zapowiadają, że tam pod koniec tygodnia znowu ma być fajnie, czwartek, chyba tam już 18 stopni, nawet słońce. Zobaczymy, jak to będzie. No tak jak mówię, teraz się pewnie to tak będzie mienić. Wiecie, czasem nawet święta wielkanocne, było tak zimno, że trzeba było płaszcz ubrać zimowy, bo normalnie nie szło i wysokie buty, bo nie szło iść w jakichś takich, wiecie, wiosennych kurtkach i butach. I co jeszcze chciałam wam powiedzieć? No, że ten ogród musimy ogarnąć. Wczoraj nam się już aparat rozładował. Mateusz tam mówił jeszcze o robocie. I no, my to są takie, wiecie, youtubery, że ten nie był naładowany aparat i go szlak trafił. Myślę, że o tym ogrodzie to już nie ma co opowiadać. Teraz w kolejnych vlogach pewnie znowu będzie ten temat się przewijał i już powoli przejdziemy do jego realizacji. Mam taką nadzieję, że nie za późno się do tego zabraliśmy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Zamówiłam już sobie też próbnik desek kompozytowych, które mi się tam spodobały. Przyjdą, myślę, w tym tygodniu, więc na pewno w kolejnym vlogu wam je pokażę, jak to tam wygląda, jak się prezentują, na co się zdecydujemy. No i oczywiście dalej będziemy cisnąć ten temat do przodu, bo nie ukrywamy, że chcielibyśmy, aby ten taras, ten ogród, ta trawa z rolki, czy nie wiem, na jaką się zdecydujemy, bo to ktoś musi nam doradzić, kto się na tym zna, czy jednak z siewu, czy trzeba jakiś drenaż zrobić, bo tu mamy dość mokro, widać, zresztą mamy też północną stronę, to nie ma takiego nasłonecznienia mocnego, nie wiem, co jeszcze są, jak się to nazywa, wiecie, zamiast na przykład, bo myśleliśmy właśnie o tym, żeby tak Mateusz mówił, na pewno tą opaskę sobie zrobić z tych kamyków, ale właśnie jeszcze teraz rozmawialiśmy z Mateuszem, że nie wiemy, czy kopać tam krawężniki, tak samo pod płotem tam, wiecie, przy sąsiedzie, gdzie się oddzielamy jakby od sąsiada, czy na przykład jak się to nazywa, nie? Geowłóknina to się wykłada. I jak się to nazywa? Wiecie, o co mi chodzi? Są teraz takie plastikowe jakby... Jezu, nie mogę się wygadać, ale chodzi o to, że to jest plastikowe, kładzie się to właśnie tam, gdzie chcemy zrobić sobie jakiś uskok, to jakby oddziela nam różne płaszczyzny, jakby taki chodnik, krawężnik plastikowy, no nie, jak to się nazywało, no ja cię, Jezus, no
Skleroza. Nie, teraz sobie nie przypomnę, zabicie mnie. Na pewno jak skończę nagrywać i będę montowała ten film, to powiem, a przecież to było to. No ale dobra, teraz się rozgadałam. W każdym razie zobaczymy, jak to się tam wszystko poukłada. No ktoś naprawdę musi nam w tym temacie pomóc, doradzić nam, bo my jesteśmy, tak jak mówiliśmy, totalnie zieleni, a chcielibyśmy, żeby to, co zrobimy w tym roku, to, co zainwestujemy, nie poszło na marne, a nie, wiecie, rozłożymy sobie trawę z rolki za ileś tam tysięcy, no bo to jest chyba kilka, bo jak się już tak zaczęłam orientować, to jest tak mniej więcej 70 zł z metra. Oczywiście już z położeniem i z przygotowaniem podłoża, no a tu będzie jakieś 70-80 metrów, więc już się robi fajna kwota. No więc nie chciałabym, żeby to była trawa na jeden sezon, a na kolejną wiosnę trzeba będzie znowu sobie taki wydatek zafundować. Więc mam nadzieję, że ktoś to dobrze ogarnie, dobrze zrobi, dobrze nam doradzi, a ja oczywiście biorę to na klatę, żeby teraz tą trawę pielęgnować, tak jak ten ktoś, kto to zrobi, mi powie, że Paulina, musisz tu podlewać, wtedy i wtedy, albo to zrobić, tamto zrobić, więc ja będę się do tych zasad stosować, bo naprawdę nie chcę, żeby to poszło na marne, a teraz już kończymy tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał, on był troszkę inny niż ostatnie vlogi, bo właśnie przez to, że była już piękna pogoda, mogliśmy wyjść na spacery, więc już było więcej treści, że tak powiem, w terenie. No i co? Widzimy się w kolejnym vlogu. Serdecznie Was zapraszam już teraz na spotkanie z nami. Zasubskrybujcie nasz kanał, żeby być z nami na bieżąco. Dajcie nam łapkę w górę. Będzie nam bardzo miło. Zostawcie po sobie jakiś ślad, komentarz. Fajnie, że jesteście. Dzięki. Widzimy się w kolejnym vlogu. Pa, pa. I buziaczki oczywiście standardowo przesyłam.